Minęła 14. Piotr Kieraga, zapraszam na informacje. Gazociągi Nord Stream 2 mogły zostać uszkodzone w wyniku ataków ukierunkowanych, informuje niemiecki dziennik Tagesspiegel. Podziękowaniami pod adresem USA były szef MSZ Radosław Sikorski skomentował zdjęcie przedstawiające skutki wycieku z gazociągu. Jego wpis na Twitterze wywołał burzę. Rozmawiałam z premier Danii Mette Frederiksen o akcji sabotażowej dotyczącej Nord Stream. Najważniejsze, aby teraz zbadać incydenty, uzyskać pełną jasność co do wydarzeń i przyczyn. Wszelkie celowe zakłócenia aktywnej europejskiej infrastruktury energetycznej są niedopuszczalne i będą prowadzić do najsilniejszej możliwej reakcji. Uszkodzenie Nord Stream zawęża pole manewru Putina. Jeśli będzie chciał wznowić dostawy gazu do Europy, będzie musiał rozmawiać z krajami kontrolującymi gazociągi Brotherhood i Yamal. To jest z Ukrainą i Polską. Dobra robota. Thank you, USA. Że to czasami ludzie chcą zaistnieć niepotrzebnie. Wydaje mi się, że to jest zbyt poważna sprawa, żeby od razu tak radykalnie o tym mówić i zdecydowanie, nie wiem, nawet... Nie wiadomo, jak tłumaczyć, prawda, panie senatorze? Ja nie tłumaczę, po prostu nie traktuję poważnie wszystkich wpisów, o tak powiem. Radosława Sikorskiego, czy nie tylko Radosława Sikorskiego? Nie tylko Radosława Sikorskiego. Uważam, że trzeba mieć większy umiar. Ja się zastanawiam i mam nadzieję, że Amerykanie dokonają tego, co zapowiedzieli, czyli ujawnią agentów, którzy działają na terenie Europy, bo oni doskonale wiedzą, że Rosja wydała i uruchomiła ogromne środki finansowe na agentów, którzy i to właśnie w kręgach politycznych. Ja nic tutaj do końca nie sugeruję, ale nie ja nie wierzę w to, że to jest przypadkowy wpis. Po prostu nie wierzę. Widziałem wczoraj wieczorem ten niefortunny tweet Radosława Sikorskiego. Dziękuję Ci, Ameryko. Co by sugerowało, że sprawcą tej dywersji, tego sabotażu jest Waszyngton czy Stany Zjednoczone? Myślę, że to jest niestety wyjątkowo nierozsądne i pewnie Radosław Sikorski napisał to w jakichś dziwnych emocjach. Trudno wytłumaczyć mi stan, w którym on był, kiedy wpisał ten tweet. Do wybrzeży Florydy zbliża się huragan Ian, który poważnie zagraża ludności i infrastrukturze tego amerykańskiego stanu. Ponad 2,5 miliona osób objęto nakazem ewakuacji. Kiedy huragan znajdzie się nad Florydą, będzie prawdopodobnie huraganem czwartej kategorii. Nastąpią katastrofalne powodzie i zagrażające życiu fale sztormowe. Jeśli znajdujesz się w strefie ewakuacyjnej, szczególnie w południowo-zachodnich hrabstwach Florydy, pamiętaj, że kończy się czas na twoją ewakuację. Musisz się teraz ewakuować. Wkrótce zaczniesz odczuwać poważne skutki tej burzy. Jeśli więc jeszcze nie podjąłeś decyzji, teraz jest czas, aby to zrobić. I teraz masz jeszcze czas, aby działać. Nadchodzi huragan. Ludzie wariują, gdy nadchodzą huragany. Więc wszyscy idą po gaz, po wodę, po jedzenie. Nagromadzą zapasów i już. Widziałem to kilka razy. Mieszkam w tej okolicy od 1985 roku, więc jestem tu od dawna. Huragan Charlie był moim zdaniem największym huraganem, który uderzył w Port Charlotte i okolice. Kierował się w stronę Tampy i nagle skręcił o 90 stopni w Charlotte Harbor, więc nie spodziewaliśmy się tego i nikt nie był na to gotowy. Wszyscy zapłaciliśmy wysoką cenę, więc miejmy nadzieję, że to się nie powtórzy. Nie panikować. Używać zdrowego rozsądku i wyważonej głowy i po prostu rób to, co masz do zrobienia. To wszystko. Najważniejszą rzeczą jest nie panikować. Panika to najgorsza rzecz. Wędrując przez Karaiby na ścieżce w kierunku Florydy, huragan Ian uderzył w Kubę, zmuszając władze do masowej ewakuacji ludności, odcinając zasilanie setkom tysięcy ludzi i zalewając wioski rybackie. Według przewidywań dziś wieczorem czasu miejscowego Ian będzie się przesuwał wzdłuż wybrzeża Zatoki Floryckiej i może stać się huraganem trzeciej lub czwartej kategorii. Krajowe Centrum Huraganów twierdzi, że siła wiatru może osiągać ponad 200 km na godzinę. W środkowej części Florydy może spaść nawet 60 centymetrów wody na metr kwadratowy. Szacowana wysokość szkód może przekroczyć 60 miliardów dolarów.
W wielu miastach Iranu wciąż trwają protesty, które wybuchły w zeszłym tygodniu po śmierci młodej kobiety zatrzymanej przez policję moralności. Z rąk służb bezpieczeństwa brutalnie tłumiących te wystąpienia zginęło już co najmniej 75 osób. Irańska dziennikarka mieszkająca w USA Masih Ahlinejad twierdzi, że to punkt zwrotny w historii walki o wolność w Iranie. This movement... Ten ruch jest wynikiem 40 lat walki kobiet. Teraz nabiera rozpędu. Dostaje gęsiej skórki, ponieważ kiedy rozpoczynałam kampanię przeciwko przymusowemu hijabowi, nigdy nie myślałam, że to się wydarzy za mojego życia. A teraz widzę, że kobiety są nieustraszone. Niektóre z nich mówią: nie wiem, czy wrócę do rodziny, do domu, czy nie. Wiedzą, że naprzeciw wyjdą policjanci z bronią, ale mówią, że wolność jest ważniejsza. Te kobiety w Iranie, które przewodzą ruchowi razem z mężczyznami, znają ryzyko, ale walczą o wolność i godność. Irańskie matki odnoszą się do historii Masy Amini. Czują, że mogło to przydarzyć się ich własnym córkom. Dla milionów Irańczyków śmierć Masy Amini staje się teraz punktem zwrotnym, ponieważ przymusowy hijab to nie tylko mały kawałek materiału. To jak mur berliński. A jeśli irańskim kobietom uda się zburzyć ten mur, Republika Islamska przestanie istnieć. Przez lata publikowałam wiele filmów, na których irańskie kobiety są ubite przez policję moralności. Teraz cały świat usłyszał o policji moralności, policji hidżabu. Ostrzegaliśmy cały świat przed niebezpieczeństwami policji moralnej. I to jest nasze codzienne życie w Iranie. Więc teraz brutalna śmierć Masy Amini wywołała ogromny gniew wśród irańskiego społeczeństwa. To wszystko w tym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Za chwilę spotka się z Państwem ponownie Marcin Bąk i jego gość Andrzej Iwaszko, prezes Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Mariupolu.